No jestem zadowolony z całego konkursu. Jeszcze nigdy na hali tak nie miałem, że co skok prawie po 7,91, 7,91, 7,93. No właśnie szkoda tego ostatniego skoku, którym popsułem bardzo lądowanie i myślałem, że tam jest może z 7,70, a się okazało, że jest 7,91. Tak więc nic nie chcę mówić, ale ten skok był no, ponad 8-metrowy. No hala jest taka, że jest bardzo krótka, więc są intensywne i częste starty. Ja akurat mówię, jeszcze 4 dni temu miałem problemy takie, że się zastanawiałem, czy będę startował w ogóle na tych Mistrzostwach Polski, bo miałem problem z nogą. Na dzień dzisiejszy jest już na 90% dobrze, więc tym bardziej cieszą mnie takie wyniki, wygrana i mam nadzieję, że zarząd przychyli się i weźmie mnie do Glasgow, bo te 2 centymetry, no miejmy nadzieję, że przymknął oko. Ja uważam, że już na dzień dzisiejszy, tutaj na tej hali, podczas tego konkursu, co najmniej 2 skoki były takie, w których to jest takie gdybanie, tak, bo było 7,91, 7,93, ale tak jak patrzę, całkiem realnie jest to w zasięgu ręki jak najbardziej.